Kiedy czujesz, że przespałeś całą Wielkanoc. Dzisiaj porozmawiamy sobie o kuraczku. Kuraczku z Lego Store'a z Warszawy, więc zapraszam do oglądania. Dla tych, co nie wiedzą, czym są budowle miesiąca, co miesiąc w Galerii Mokotów można wybudować jedno zwierzątko tak naprawdę. Jak na razie były to zwierzątka. W pierwszym miesiącu, czyli lutym, był szopracz, potem był dziobak, a teraz był kuraczek. Ogólnie jest to za darmo, wystarczy tylko wpisać się na listę i przejść na tą godzinę, którą się wpisaliście i będziecie budować takiego kuraczka. Skoro już Wam powiedziałam, czym są budowle miesiąca, przyjrzyjmy się naszemu kuraczkowi. Z ciekawych elementów na pewno idzie kapelusz, taką wygląda bez kapelusza, chyba wolę wersję z kapeluszem. Podobają mi się również oczy, możemy ruszać skrzydełkami. Ciekawie też wygląda od tyłu, ponieważ nie jest to jednak puste, tylko mamy jednak troszeczkę piórek. W sumie cała postać lepiej wygląda na półce niż do zabawy, ponieważ możemy ruszać tylko uszami, ale to i tak nie zabiera klimatu tej postaci. Bardzo się cieszę, że go jednak wybudowałam. Przejdźmy do podsumowania. To już kwestia kilku dni i skończymy z tymi maratonami świątecznymi. Ogólnie nie będę Wam życzyć wesołych świąt, bo w sumie już prawie minęły. No to tak. Jeśli chcecie, to wyraźcie swoją opinię, co sądzicie o tych budowlach miesiąca w Lego Store, czy w ogóle jaką kiedykolwiek zbudowaliście. No i co obstawiacie, że będzie w kolejnym miesiącu? Ja się z Wami żegnam. Do kolejnego odcinka. Myślę, że spotkamy się już dzisiaj o 16:30, co nie? Cześć!